Wspólny gołębnik WG EJB Zamo i Pigeons Loft powstał dzięki wsparciu firmy EJB Jacka Bereźnickiego. Telefon kontaktowy 509 595 013. No dzisiaj mamy wtorek, 2 czerwca. No i to już taki pierwszy dzień dotkliwych strat na naszym WG, na WG EJB Zamo i Pigeons Loft. Tym, którzy nie oglądali do tej pory naszych relacji, to chciałbym poinformować ich, że jest to wspólny gołębnik dla gołębi wysokolotnych w rasie zamojski i roztoczański wysokolotny. Rozpoczęliśmy rywalizację mając 56 gołębi. No i dzisiaj zaczynaliśmy rano ze stanem wyjściowym 50 gołębi. Wcześniej już tam kilka gołębi straciliśmy. Dzisiaj rano zaczynaliśmy ze stanem wyjściowym 50 gołębi. No i o godzinie 14 gołębie zostały wypuszczone na taki zwykły trening. Była dosyć fajna pogoda z takim lekkim wiatrem w porywach dochodzącym do 40 km na godzinę. Ale w sumie nie było to jakoś dotkliwe. Fajna pogoda, dosyć takie czyste niebo z chmurami na wysokim pułapie, przemieszczającymi się powoli. Także dosyć dobre warunki. No, było niesamowite noszenie, bo gołębie no, po prostu rozpoczęły bardzo ostro. Ten dzień zresztą dzisiaj zapowiadał się dosyć fajnie, bo rano zameldował się na gołębniku gołąb, który zgubił się wczoraj. No i mamy pierwszą zgubę z wczorajszego dnia. Taki szkaplerzaczek Arka Drożdżewskiego. Natomiast właśnie ten dzisiejszy trening no, okazał się być treningiem feralnym. Gołębie po prostu wyszczeliły samodzielnie zupełnie. Duża grupa gołębi, kilkanaście sztuk, poszło w górę zaraz po otwarciu wlotów. Tam kilka gołębi zeszło na dół. Gołębie szły do góry bardzo ostro. Ja tutaj nagrałem film, ustawiając telefon na dachu woliery i widać właśnie, jak te chmury się przemieszczają i widać też, jak gołębie wybijają się do góry. Następnie też udało mi się tam pokazać zejście gołębi, które odbiły się od tego stada. Natomiast po dłuższej chwili
Oj, w tej chwili taka grupka sama się wyrwała. Ile ich tam jest? Kurczę, 4, 7, 10, 12 chyba jest gołębi w tej grupie. Także, a reszta schowała się na dachu, niektóre jeszcze nie wyszły. Aha, na drugą stronę dachu się schowały. O, tu mamy siwka. Mocno, szybko się urwał. A tam już kropeczka. Siwek tutaj. To był siwy Arka Drożdżewskiego. Tutaj na tą stronę mi przeskoczył gnojek. I już nie widać w ogóle. Ani śladu po nich nie ma. Są w zaniku. Już są powyżej tej chmury ciemnej. Taka teraz się tu pojawiła chmurka przelotna. O. I ta dwunastka jest już powyżej tej chmurki. Poszły na zabój. O, jest murzynek. I to jest murzynek Rysia Ryło. To już nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Tu jeszcze będzie trzeba się białolotek z takimi ciemnymi lotkami na końcu się poderwał. Zachęcony widokiem tego murzynka i akurat ten białolotek już ciągnie do góry. To chyba jest Mirka Bigosa. Z ciemnymi lotkami krańcowymi, a ta chmura się odsuwa. Ale na razie jeszcze ich nie widzę. Białolotek się wspina. Się całkiem już odsunęła. Ale nie widzę naszych gołębi. Na razie ich jeszcze wciąż nie widać. Po kilku minutach poderwała się kolejna grupa i tam początkowo szło do góry około 9 gdzieś w porywach gołębi, ale ostatecznie ustabilizowała się taka mocna szóstka i ta szóstka też, tak jak te pierwsze gołębie, wybiła się po prostu. No poszła tak wysoko, że po kilku minutach gołębie były już w zaniku. Naprawdę no, niesamowicie ostro parły do góry, także już potem nie było z nimi żadnego kontaktu wzrokowego. Kolejna grupa się podrywa. Raz się już tam zaczynają grupować. Jeszcze niektóre takie rozproszone, ale pomału. Tam już taka się robi czołówka. 6-8 gołębi tam u góry jest. One już tam się zbijają. Coś tam jeszcze do nich pociąga z dołu. Może dołączą jeszcze, będzie więcej ich. Także ładnie idą, proszę. 4, 6, 8, 1 dołączył, jest 9. Tylko to jest znowu murzynek Rysia Ryło i za chwilę zacznie ściągać na dół. 3, 6, 8, 10 już ich tam jest. No ale odchodzą, o. 2, 5, 7 zostaje. O. Teraz szóstka jest już tam ustabilizowana. I ta szóstka idzie. Ta szóstka chyba się oderwie. Jeszcze tam coś z dołu próbuje. Ale tak już
podchodzą. Po jakimś czasie zeszła z tego stada tylko jedna samiczka, taka murzynka Mirka Bigosa, i to akurat jak ona tam schodziła na dół, udało mi się nagrać. Ona zupełnie spokojnie schodziła, bez żadnego pośpiechu, i spokojnie sobie weszła do głębniczka. Spada tam z tej góry jeden gołąb. Chyba może taki z białymi lotkami, musi się obniżyć, to będę lepiej widział. Na razie trudno mi ocenić, ale ładnie schodzi. A tam nic nie widać jeszcze na razie. Prądy wznoszące to chyba są dobre, bo tam mamy szybowiec z boku. W chmurce sobie leci. Z pobliskiego aeroklubu na pewno wystartował, także szybowce sobie latają. A murzynka schodzi bardzo spokojnie. Nie śpieszy się jej. Niewiele zmniejszyła pułap. To chyba jest murzynka Mirka Bigosa, ale nie jestem pewny jeszcze. Jeszcze muszę się tych gołębi nauczyć, jak one wyglądają w powietrzu. Tu murzyneczka Mirka właśnie. Tutaj. O! Na wlociku to jest ona. No tam u góry fajnie. Niebo się przeczyściło. Ale gołębi nie widać ani śladu. Ani śladu nie ma. No wkrótce miną 2 godziny i 20 minut od tego czasu, jak ta pierwsza grupa gołębi wyszczeliła do góry. Niebo, jak widać, jest dosyć czyste. Ponad gołębnikiem, gdzieś tutaj tylko o, pod stronę zachodniej, taka duża chmura. Tam od strony wschodniej troszkę mniejszy chmur. Niebo generalnie czyste, ale po naszych gołębiach na razie żadnego śladu nie ma. Także czekamy, czekamy. No i to już jest trochę niepokojące. Zbyt długo i nie ma z nimi kontaktu wzrokowego. Może się okazać, że dużo gołębi przepadnie. No nie chciałbym, aby tak się stało, ale no niestety jest takie ryzyko i to poważne. Natomiast z pozostałymi gołębiami nie było żadnego kontaktu wzrokowego w dalszym ciągu. No i potem o godzinie 18:15 wylądował gołąb kolegi Teodora Weissa z Opola, taki siwy. I on dosyć był taki zdenerwowany. Przez blisko godzinę siedział na dachu, nie chciał wejść do środka. Ja tam podsypałem troszeczkę karmy na wylotach belgijskich, żeby go zachęcić do tego wejścia. No i teraz idę liczyć gołębie i zobaczymy, jaki jest stan gołębnika. Zobaczymy, ile gołębi zginęło. Bo myślę, że sporo. Wkrótce się przekonamy. To jesteśmy w gołębniczku, możemy gołębie policzyć. 4 gołębie mamy w izolatce i teraz liczymy. Tutaj jest 1, to jest 5. 2 tutaj na siodełkach, to jest 7. 1 stoi sobie jeszcze na podłodze, to jest 8. I tutaj 3, to jest 11. I 4, 15. I 3, 18. I 3, 21. I 2, 23. I 3, 26. I tutaj 4, to jest 30. 33. 36. 38. 40. 41. No nie mamy 9 gołębi, także 9 gołębi nie wróciło z tego szalonego lotu. No i czekamy, jest szansa na to, że powrócą, jutro się zameldują na gołębniku. Dzisiaj rano właśnie zameldował się szkapleżaczek, ten tutaj z czerwoną obrączką od Arka Drożdżewskiego.
Także jest nadzieja na to, że te gołębie może sobie jeszcze po prostu poradzą. Natomiast ja serdecznie zapraszam wszystkich, którzy śledzą mój kanał filmowy, do oglądania relacji z WGEJB Zamo i Pigeons Loft. Na razie nie zdradzamy Wam jeszcze nazwisk hodowców, których gołębie przepadły, bo rozpoczynamy dopiero treningi. Ale już niebawem rozpoczną się loty konkursowe i wtedy już będziecie mogli śledzić rywalizację i będziemy tutaj podawać pozycje poszczególnych hodowców i będzie się można temu wszystkiemu przyglądać i kibicować swoim ulubionym gołębiom. Znowu nam latają helikoptery ponad gołębnikiem. Robią nam tutaj hałas. Także zapraszam serdecznie do oglądania kanału filmowego Zamoj Pigeons i zapraszam wszystkich na kolejne relacje z naszego wspólnego gołębnika. Zapewniam Was, że tutaj będą na pewno jeszcze nie jeden raz gorące emocje. Na razie jeszcze mamy czym latać. Jest tutaj spora ekipa gołębi i myślę, że ta ekipa będzie tutaj mogła przynosić sporo emocji wszystkim zainteresowanym rywalizacją gołębi wysokolotnych. Pozdrawiam serdecznie wszystkich hodowców gołębi. Do zobaczenia, do usłyszenia. Dobry lot.